Siemaneczko, jestem Perpetuum Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie uprawiać mieście bezrokowcem i fendem. Podoba mi się fenda, katujemy fenda w zasadzie bezrokowcu. Sprawdzamy go w 100, jak nie w 110% winę da radę fend zrobić na naszym gospodarstwie. No teraz można powiedzieć, to jest najciężejsza maszyna do roboty, tak? Bezrokowiec. Jakby nie było, no, musi trochę zrobić. No ogólnie i tak mam tak troszeczkę lżej dzisiaj, bo mam gdzieś mniej więcej ustawione to na 26-7 cm. Ja powiem szczerze, no, ma co dźwigać, no ma dźwigać na klas, niby to niedużo, 15 koni, ale już to robi różnicę. Ale powiem tak, sprawdzamy go, ile się da. Z tego względu, że no po to kupiłem go, żeby po prostu on miał po prostu, żeby był wołem roboczym, tak samo jak klas, więc tutaj trzeba go katować. Zobaczymy, jak on właśnie sobie będzie szedł. Na razie no nie ma jakoś tragedii, czekajcie, bo jednej rzeczy nie zrobiłem, którą miałem zrobić w samym początku. Dobra, już jest git. No i ten mrknięcie, to mi się podoba najbardziej. Jakoś sobie daje radę, no 10 na godzinę, nie lata 11-12, no wiadomo. Ale jakoś tam tragicznie nie jest, 9-10 na godzinę też jakoś mniej więcej to daje radę. Tym bezrokowcem, co nie jest źle, bo jednak ten przedmiot ziemi jest. No ale mówię, to jest dość głęboko na moje realia, więc no nie ma tragedii. Nie ma tragedii, więc ja się bardzo cieszę. Na razie pęd spisuje się na tym gospodarstwie na plus. Jedynie co jest mankament z tym pędzie, to nie mogę jakoś no po prostu ustawić tych hamulców. By te hamulce fajnie chodziły w zasadzie jak powinny, tak? Czyli no, wciskam i hamulec, on staje. Tak powiedzmy dęba. No niestety tego no, jakoś nie mogę zniwelować. Tak jakoś to wyszło. No ale fajnie, bo tak nawigacja jest. Klimatyzacja jest, wszystko jest, więc tu można sobie komfortowo robić. Jak już w każdym moim ciągniku. Więc no teraz to jest luksus. Bo teraz do dużego case'a. Także mam, będę, znaczy przepraszam, teraz będę miał założoną klimatyzację. Koszt 5000 zł. Używka jakaś tam znaleziona, ale w dobrym stanie, więc no nie jest tak źle do case'a, więc muszę pojechać go odebrać, założyć i mam wszystkie tuniki w klimie, co jest dla mnie zbawienne w tym momencie, bo naprawdę patrząc na te realia, tak jak to teraz wygląda, no to bym się zajebał go tym news, bym teraz być w takim kurzu. Nie jest tak źle. Tylko mówię, to patrzcie, hamulec. Ma trochę ciężko się ruszyć, rozbujać się, ale chyba tak źle. Ogólnie tak, uprawiamy tutaj pod soję. Uprawiamy pod soję, bo tutaj podaje, że brok pyza. Jak się nie mylę. Nie, tutaj soja była. To pardon, tu będzie owies. Nie, owies już nie mogę, kurwa, co to będę chciał? Kukurydzę muszę zasiać. O, to fajnie. Zapomniałem przecież. Też mogę sobie po soi zasiać, też nic nie będzie. Nic się tu też nie w stronie nie stanie. No my tak patrzmy teraz. W ogóle pomimo o tej działce. Przysięgam z ręką na sercu, zapomniałem o tej działce w ogóle, że ona jest w moim posiadaniu. Jakoś tak wyszło. Po prostu podjarałem się tamtą działką, którą kupiliśmy w poprzednim odcinku i o tej w ogóle zapomniałem, że powinienem tu zasiać w ogóle owiec. Więc tu, no co, będzie albo kukurydza, albo z powodem soja. Nic innego nie trafia. Bo, no niestety, nic więcej mi tu nie ogarniamy. Jeszcze chociaż mam jeden patent. Czy patent, no jeden pomysł w zasadzie. Bo ta działka taka jest, nie w 5, nie w 10 mi pasowana. Zastanawiam się na lucerną. Po prostu, żeby lucernę może zacząć tutaj. I wtedy zobaczyć, czy ta lucerna byłaby lepsza, niż tak typowo sama trawa. Czysta. Więc to też jeszcze jakaś alternatywa jest. Ale powiem na razie,
Pod co dokładnie zobaczymy. No bo chyba lucenny, czekajcie, ja sobie tak zobaczę. Trzy lucenny możemy ogólnie gdzieś w tym miesiącu siać. Bo tak, mamy soję, mamy słonecznik, kukurydzę. Możemy owiec siać, tylko wtedy owiec będzie ze zbioru w sierpniu. No to chuj. No to niech tak będzie. No to tak będzie. No to będzie owiec trochę późniejszy. No to będzie trochę późniejszy owiec, no przez pomyłkę. No to nic się nie stanie. Nic się nie stanie, jak ten owiec będzie późniejszy. Więc jeszcze będę lepiej. Więc tak, będziemy tu mieli owiec pod soję. Mamy te no dość spore kawałki. Mimo wszystko mamy wokół gospodarstwa i po kukurydzy. Więc no tutaj mamy dość spore zaplecze swoją i w tym roku. To nie bardzo zadowala. No bo jednak wiecie, no, nie mam wysokości 1000 na koncie, no ale jednak wiadomo, ja teraz mam ambitny plan postawienia obory. Ja wspominałem to na live, jeśli ktoś był na live, no to ja wspominałem, że chciałbym teraz postawić obory. Iść po grubości, nie ukrywam, postawić mi obory na jakieś 150 sztuk, tak liczę oczywiście, czy to wypali, nie wiadomo. A na pewno jakaś obora teraz się pojawi z tego względu, że no po prostu mi jest potrzebny tu przepał, przemiał tego, tej paszy. I nie chcę sprzedawać swoich płodów rolnych, po prostu chcę mieć je w swoim użytku, tak to powiem. Więc będzie wtedy więcej siania zbóż, wiadomo, żeby się była słoma i sztab od groma i kukurydzy. I to wszystko. Prawdopodobnie wyjdziemy z rzepaku. I soi prawdopodobnie. No i taki właśnie będzie zamiar, ale zobaczymy jak to wszystko finalnie wyjdzie. Jeśli uda mi się, bo nie oszukuję. Byłem, dowiadywałem się na 150 sztuk bydła. Taką borę, to mniej więcej ja bym chciał. No to koszt 3 bańki. Bo to tam już będzie na wolwy pasie, więc no trzeba będzie. To nie tak jak tutaj się udało postawić tą oborę z części, tak powiedzmy, co z wielu części materiałów do odzysku. Jak taki robot udojowy czy coś w tym stylu, no to było naprawdę, ten robot udojowy to w ogóle był hitem nad hitami, że za takie pieniądze trafiłem robota udojowy za 200 tysięcy. Możliwkę to jeszcze w miarę dobrym stanie, no bo to był za granicy, ale był no, w dobrym stanie, tak? Chociaż już coś tam się dzieje, ogólnie muszę zobaczyć, czy ktoś takim się zajmuje. Już jak widzicie, ja w poprzednim odcinku doiłem krowy, no niby robotem, ale już tam po części muszę chyba sprawdzić też przewodówkę, w razie W, bo może być nieciekawie, jeśli ten robot usiądzie. Nie chciałbym tego, ale wiadomo, to jest maszyna, która jest używana. Nie wiem, tam na ile jest letnia, nie będę zgadywał, nic z tym absolutnie. Nie zwracałem na to uwagi, po prostu kupowałem to wtedy. Tak teraz ja będę chciał iść typowo w nowy. Nowego robota unijowego, to pewnie kosztował, sam robot będzie kosztował mi z bańki, jakbyś nawet lepiej. No i wiadomo, obora plus bydło. Więc tutaj tych pieniędzy, no z 3 bańki trzeba mieć. A czy tyle będziemy mieli w ciągu tego sezonu? No raczej wątpię, bo ja jestem dobrej myśli. No bo patrząc na te przewinięcia, to jest 240, 200 tysięcy powiedzmy na czysto mamy z właśnie z przewinięcia, więc to jest fajnie. Tej ziemi nam też przybywa, co jestem zadowolony w sumie. Tak samo, że z roku na rok przybywa nam tej ziemi. Ktoś się po prostu do ziemi chce sprzedawać, nie będzie żagać. Więc to też jestem bardzo ucieszony po prostu, tak? Bo ja próbuję tu fajnie pooganiać te pola, łąki. Więc tutaj naprawdę jest fajnie. A jeszcze popatrzcie, niech sobie to leci, niech sobie jedzie. A ja sobie tylko zobaczę jedną zasadniczą sytuację. Bank. Ile mógłbym teraz wziąć kredytu? 773 tysiące. To nie jest dużo. Jakbym to chciał wziąć? Maksymalną kwotę, powiedzmy, tyk. I na rok czasu. Ile by nam wychodziła rata? 66 293. 66 tysięcy. Słuchajcie?
Ja cię sunę, ile to jest kurwa pieniędzy. No ale takie coś można by zaryzykować. Ale mówię, zobaczymy jak to wyjdzie finalnie. No, bo ja na pewno musiałbym postawić. Jeśli nie uda mi się takiej, no to myślę, że gdzieś do bańki będę musiał rynku postawić. Jakąś oborę, jakieś 100 sztuk kolejne, tak liczę. Tylko trochę bardziej doposażoną, trochę bardziej uocześnioną. Mimo wszystko, jeśli nie na tyle, to mi tyle, ale muszę już powoli myśleć. Dlatego też ziemia, która kupowana była razem z budynkami, tam właśnie będzie plan na taki rozwój. Taki rozwój właśnie budowlany. Bo tam jest fajny taki zakątek pod tym względem rozwojowym. Tutaj już tego miejsca niby mam, ale to jest takie skupisko dość mocne, co mnie już tak bytnio nie zadowala. Chociaż z drugiej strony patrzeć optymistycznie, powinienem się cieszyć, tak, że jednak poświęcam pola na to, by rozwijać gospodarstwo pod względem hodowlanym. Tak, ale już go mówię. Z jednej tak abstrahując, to jest farming. Tak? To jest farming. I tu już to skupisko całe muli. Po prostu zaczyna mulić. My tak mamy 44, teraz aktualnie mamy 20. Czym to jest spowodowane? Nie wiem, czy to jest tym kurzem, czy to jest po prostu ten fen tak się muli. No tego mi ciężko powiedzieć, ale prawdopodobnie właśnie to jest ten kurz, który no dość mocno obciąża to wszystko. Więc naprawdę jest nieciekawy. Całościowo, no. Na komputerze wiadomo, nie jest w pierwszej młodości, już to pełniałem nieraz. Więc on już ma swoje prawa. Ale na szczęście dzisiaj jakoś nic się nie dzieje. Live'a też przetrzymał, dwugodzinnego, bez żadnych sad. Znaczy większych problemów, jeśli tak to można powiedzieć. A internet też naprawdę jakoś mocno dawał radę. Więc no, jak mogliście zauważyć, ja naprawdę dość sporo roboty ogarnąłem. Prawie mówię chyba na live. Dość roboty ogarnąłem. To był wczoraj. To wczoraj był ten live. Więc dużo ogarnąłem. 2 godziny mieliśmy tak. Ogarnięte perki, mieliśmy ogarnięte wapno, mieliśmy jeszcze sterowane. I to tylko wszystko na jednej działce. Więc tu sobie zobaczcie. 25 festów. No trudno. Czekać, czy ja mogę jedną rzecz zobaczyć? Shift. I tak, i teraz tak, to jest tak. Jaka sobie zrobię w ten sposób? Czy to też tak będzie mówiło? Nie, a teraz będę zapewnienie trzeba podnosił. Wiecie, jak chcę sobie to zobaczyć? No tak, mam, na pewno będzie jedno zabójstwo kart. Gdzie 8 FPS-ów? Zajebiście dużo. Teraz tylko, że miałem teraz wszystko te FPS-y. To już jest trochę przy... dużo, bo aż się potyka ta graficzna plus procesor. Dobra, to tam wiecie, co będzie. Wiecie, ja chciałem to fajnie zrobić, ale nie chcę też go zamulać. Bo i tak już tylko żywo to komputer. Nie, dobra, tutaj mówię, wspomniany jest, będzie obiec. Więc jeszcze nie jest tak źle. Czekajcie, muszę tylko to podkręcić, bo trochę tego kurzu było. Bo jednak trochę jest wilgot. Znaczy wilgot, no ale trochę się kurzy. A pali ten wyskowiec. Powiem szczerze, to był chyba najlepszy zakup, jaki mogłem zrobić na tą wyprawkę. Tym bez zakupu naprawdę dużo roboty mi, można powiedzieć, odeszło, tak? Bo na mnie dwie, tak można to w pewnym sensie powiedzieć, no bo jednak odeszła mi orka i odeszła mi oprawka taka średnia, powiedzmy w pewnym sensie, no bo ta pewna podchórka, tak samo będziemy wszystko robić właśnie bezrokowcem, więc pewnie jeszcze jeden odcinek z bezrokowca będzie, no niestety tak to bywa, roboty jest pełno, mam w co więcej wsadzić, więc trzeba coś jakoś dzielić. Odnośnie tych wiataków, firma już przyjechała, wymierzyła sobie wszystko, co ma być i powiedziała, że tego placu jest dużo. Ja powiedziałem, no dobra chłopaki, ja już nie będę tego placu manował, już chcę sobie wejście, by się mieli jakiś tam, nie wiem, domek
czy mój ten, to powiedzieli, że mogę tam sobie zrobić panele. Fotowoltaiczne, jeśli bym chciał. Jeśli bym się zgodził, no to powiedziałem, że też ta fotowoltaika będzie. Tak jak wspomniałem, to nie dużo, nie będzie 15 tysięcy za rok tych paneli, więc naprawdę nie jest jakoś tam źle. A za tak 35. Więc no to już fajna kwota się będzie zbierała. Mimo wszystko, więc takie 50 tysięcy rocznie, no przyda się, tak? Przez 30 lat, no to mamy już bańka 500, tak na szybko liczę, czy źle to liczę, 500 tysięcy w rok, tak, półtora bańki, proszę Państwa, można powiedzieć, za nic. To wiadomo, że utrzymanie tego pułku tych etaków i paneli fotowoltaicznych, no to będzie w moim zakresie, no a tu tam jest pół jednej, więc to ja sobie to poradzę. Wiecie, no poprzedni właściciel podpisał umowę, to jest na tą ziemię, bo potrzebna kasa była, bo jednak troszeczkę się wpakował chyba, nie wiem, nie wnikam w to, ale ja to dzisiaj, że wiem tak czy tak, no to lepiej by wtedy to było kupić, bo i tak praktycznie ja to kupuję, to co już mogę bliżej siebie, chociaż już mam gdzieś tam mniej więcej ziemię do kupna troszeczkę dalej, bo naprawdę chciałem jeszcze troszeczkę bąb kupić, no bo jednak przy tym naszym, powiem Bydlega tym, no to tego żelcia potrzeba, jakby nie było. Jednak tak, milion liczyć w oborze jednej, 300 tysięcy w drugiej, bo 10 tysięcy w jednej, w drugiej właśnie ten milion prawie, że bo tam bez chyba 40 albo 20, ale tego płytu potrzeba. Więc no, potrzeba. Więc muszę teraz brać te łąki, gdzieś kopywać, jeszcze to ogarniać. Więc naprawdę jest ciekawie z tym pod tym względem, no ale wiadomo, to jest kwit, który naprawdę mi się zwraca. Mimo wszystko, no bo, kurwa, no raz w miesiącu zostajemy za mleko, no, świadkę. Jeszcze jak trzeba, to kurwa przedpłatę. Chociaż mało kiedy, teraz mi się chyba zdarzyło tu przedpłatę wziąć. No ale tam była kwota chyba rzędu chyba 20 tysięcy, można powiedzieć, po całej skali tego, co oddaję Rękawic. No, to tak jest praktycznie nikomu ilość, a ten mi potrzebny chyba było na... Nie mam jeden tam na to nawet, nie będę zgadywał. No, ale bardzo wiem, że ten rozwój nie jest wszystko dzięki temu, że ta obora, którą postawiliśmy, dużo dawa, tak? Mieliśmy 50 sztuk początkowo, pogadaliśmy miastami, tam powiedzieli, że można trochę przerobić tą szobę. Jeszcze po jakoś inaczej, no i na ze 100 sztuk tam weszło, no i teraz dzięki tym 100 sztuk, dzięki tym 100 sztukom, to jeszcze nie są chyba w pełni, jak się nie mylę, w pełni tutaj aktacji, no to naprawdę tych pieniędzy można sobie nazbierać teraz, nie oszukujmy się. O to chodziło mi od samego początku, jak stawiałem tą obawę. Bo to jednak jest dość fajny chwitek, jakby nie było. Szkoda. Matka mi się drży, z tego względu, że dopiero, można powiedzieć, jakieś pół godziny przyjechałem z łąki. Może troszeczkę lepiej jak pół godziny. Przyjechałem, no bo musiałem się pozwodzić. Musiałem urzędnikiem powodzić. Taka decyzja. Trochę czasem wiesz, od 2 godziny, no ale jakoś tam udało powodzić. No i można powiedzieć, że ala dożynki mam. Sienne. Pod tym względem. Ale ten, tak to fajnie wygląda ten pęt, ale jednak to próbowało się, pasowałoby coś innego jeszcze ogarnąć. Teraz tak, ja sobie wcisnę, to na ile on mi zejdzie w sumie, na 39, nie wiem, czy on ma formę z hamulcami faktycznie, czy nie, bo kurna, patrzcie. Ja go mam na luzie. 203. No i żeby teraz jeszcze po tej kukurydzy, bo to kukurydzę pożycie, uprawiać, żeby już mieć to z głowy, no tak tego jest. Dobra, no trzeba zredukować sobie już teraz powoli, bo naprawdę jest tak kuźwa ten pęd. No ale mówię, że parę mankamentów wychodzi, no mówię przede wszystkim te hamulce. Na szczęście na razie
tu, bo w miarę jest dobrze. Więc tak się cieszysz, że jakoś tam to wszystko bangla. Dobra, teraz tak. Kurwa, ten GPS jebany. No to tutaj będzie jakby na kawałek pola. Z tą kukurydzą. Nie wiem, czy to w ogóle było, po połączeniu tych trzech pól kukurydza. Ale raczej wątpię. Czekajcie, to możemy trochę wypycić, bo tu jednak nie ma jakoś tutaj tragicznie ogarniętego tego terenu. Czekajcie, tak. Ja mam sobie tylko zrobić cyk. Czekajcie, tutaj po prostu pokrywę, bo to leży pewnie praktycznie. No to też bez sensu mi jest aż tak mocno tego łatać, tak powiem. Więc trochę pociej też będzie dobrze. Też będzie miała dobrze, ogarnięte. Zaś tak się bardzo cieszę, że jakoś tam ten fent sobie tutaj mówię daje. A to potem czasem wszystko fajnie się robi. To jest nówka praktycznie, znaczy nówka. No, patrząc z rocznikowo, jestem młodszym ciągnikiem, nawet nie było. 2014 rok, więc zdecydowany w 15. Więc naprawdę jest zajebistym ciągnikiem. No ale jednak to makatowanie, można powiedzieć, bo w pewnym sensie, no w wymiarze czy bez okowców w tym silniku z wolną aktywną. Można powiedzieć, że on ma tylko te dwie maszyny. Miał te dwie maszyny, no ale trzeba było do instalować tego pęda, no i fajnie to wygląda. I ten Felix sobie daje rady. Ma tam lekko problemy, no bo teraz sobie już ma lżej, bo jest wypłacone trochę, bo nie potrzeba tyle. Ja tu myślę, że teraz to miał około jakieś 20 centów, więc 8 centymetrów jak zeszło, to jest dużo. Tu jest, proszę Państwa, dużo centów. Mamy raz uczyć, że on ma teraz siłę ciągnąć to wszystko tam. Więc ja się bardzo się z tego cieszę. A bo nie powiedziałem, tu jest gniewa rozlana. Gniewa rozlana i właśnie teraz uprawiałby gniewę, tak? No bo nika jednowałem. Zobaczymy, jak to będzie miał rezultat, czy lepszy, bo teraz praktycznie można powiedzieć, że pewnie pojutrze będzie kwiedza już siana u mnie, z tego względu, że to będzie po części zianówka. I proszę Państwa, będzie właśnie na kieszonkę, więc chociaż na kieszonkę się zastanawiam, czy w ogóle nie zasiać sobie późniejszym terminu, gdzieś pod koniec, bo teraz jest początek kwietnia, co jest troszeczkę ryzykownym być może zabiegiem, ale patrząc na to, że etap jest dużo, no to trzeba coś tutaj ogarniać, tak, mieć tego zaplecza czasowego więcej. Już wszystko, powiedzmy, nie wiem, w ciągu 3-4 dni mam zrobić, powiedzmy, zasiać trochę taru, bo teraz mam na zarobek, żeby mnie zebrać, 150 hektarów miałem mieć. Na dzień dzisiejszy mam ich 300. 300 hektarów kukurydzy i zasiać. No to jest już spora kasa. Po 200 za hektar, no to już jest kasa w rzędu 60 tysięcy. A wiadomo, do tego będzie kupiony ziemnik, który był testowany, jeszcze raz wspominałem o tym. Falcon. Ten Falcon będzie właśnie kupowany. Praktycznie można powiedzieć, że tyle co zrobię, prawdopodobnie, jeśli się nie wydarzy, prawdopodobnie za tyle będzie kupiony. Wiadomo, z modyfikacjami paroma, no to tam będzie z 80 tysięcy, tak, 80 tysięcy, z tego co pamiętam. Ale to już będzie naprawdę robić kompletną robotę. A więc wiadomo, ja będę u siebie sam siał, a po ludziach będzie pan Baciak sobie siał. No bo tak trzeba będzie jakoś to ogólnie rozłożyć w robocie, bo Baciak też ma mechanikę. Więc tutaj muszę jakoś to zbilansować tak, żeby on po prostu nie był istotny. Podobnie wszystko to, co zrobię, praktycznie tylko mi się będzie zwracało koszty paliwa. A jeszcze pewnie będzie szło do niego, żeby po prostu to wychodziło na plus, albo jeszcze na zero, tak czasowo. Więc mówię, a tego te fendy skupione, klasy skupione, to wszystkie te maszyny, które mam na gotowarstwie, żeby po prostu to szybciej szło. Ogólnie też pojutrze
Pojutrze jadę uprawiać jeszcze zona tam na 4 hektarów właśnie bezrukowcem. Taka cena 150 hektarów, myślę, że nie jest jakaś wygórowana, czyli 600 wpadnie jeszcze dodatkowo, więc tak jestem zadowolony. No pewnie będę jeszcze tratować. No bo widać, u mnie to idzie, więc i u ludzi też będzie szedł. No chyba, że jakoś ciężko ziemię będą mieli, ale tutaj na kopiarce mi się zdaje, że no aż tak ciężkie ziemi nie mają, żeby tutaj aż taka różnica będzie, że ten pędzic będzie dawał rady. Dwa, ludziska. No nie przedłużam, dzisiejszym odcinkom by było na tyle. Jeśli taki odcinek, który spodobał, to rzepkę w górę, komentarz, linki za oglądanie i trzymajcie sobie godzinka. Na razie, cześć.